Pan Marek Suski, to prominentny działacz Prawa i Sprawiedliwości, tłumacząc się z tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, to te pieniądze, które nam przemknęły przed nosem, bo PiS przecież ma jakieś tu swoje widzimisia i nie będzie tam, proszę Państwa, na praworządność zwraca uwagę, no to, no, no to, no to te pieniądze nie trafią do Polski. No i odpowiada na to, że to takie pfi, że tych pieniędzy nie dostaniemy, mnie na chleb wystarcza, mówi. Pan Marek Suski. To jest mniej więcej to samo powiedzenie, które kiedyś Urban za PRL-u zacytował, gdy Stany Zjednoczone no i ich wasale czyli państwa europejskie wprowadzały sankcje na nasz kraj w celu zmuszenia obywateli do zmiany władzy, do zmiany systemu w zasadzie. No to Urban wtedy powiedział, że pij te sankcje, rząd się wyżywi, tak? rząd się sam wyżywi. No i mamy mniej więcej podobną sytuację. A jak jest y, y, u Polaków? No to nawet Polska Agencja Prasowa publikuje coraz więcej kradzieży jedzenia. Tego jeszcze y, niedawno nie było. To dane o kradzieżach w sklepach w Polsce. I tam z tego podobno smutne wnioski płyną. Proszę Państwa, no ludziom nie starcza, więc znowu będzie musiał Morawiecki, Glapiński, przepraszam, to drukować pieniędzy. W związku z tym inflacja znowu pójdzie do góry. Żeby zbić inflację, trzeba będzie ściągnąć pieniądze od tych, którzy mają, tak? Czyli wykończyć kolejną kolejny pakiet polskich przedsiębiorców i no i tak jakoś do wyborów tam doszusują, a potem a potem, a potem może proszę Państwa być jak ze Stanami Zjednoczonymi. Jak rodzina Bidenów zaczęła robić interesy na Ukrainie i sprawy się zaczęły gmatwać i wydawać no to jakby musiało się to skończyć wojną. Wiecie, wojna pali wszystkie dokumenty, wojna Gubi ludzi, świadków, i tak dalej, i tak dalej. No, Nie mówię, że to była specjalowa ustawka, ale, ale w takim schemacie, ale w takim schemacie, jak to do tej pory było.